Wiedzę o tym, jak się takie sprawy załatwia w ratuszu, w sądach. Można za stosunkowo niskie pieniądze wyłudzić gigantyczny majątek, a nie licząc się z ważnymi miejscami na mapie Warszawy, jakimi na przykład są szkoła, gimnazjum, które znajdowało się właśnie na tych działkach, było jednym z najlepszych w Warszawie, a z powodu dzikiej reprywatyzacji po prostu jest zlikwidowane. Już go nie ma. Przeniesiono w inną dzielnicę, do Mokotowa, ale miasto musiało kilka milionów włożyć, żeby budynek, do którego gimnazjum miało się przenieść, wyremontować. Więc nie dość, że oddano za bezcen ważną nieruchomość w sercu miasta, to jeszcze miasto musiało dołożyć, by szkołę przenieść w inne miejsce. Właśnie, jak wyglądał, to jest ciekawa sprawa, jak wyglądał ten proceder przejmowania na przykładzie tej nieruchomości? Tutaj właśnie działki przy ulicy Twardej 8, Twardej 10 są takim papierkiem lakmusowym tak zwanej metody na kuratora. Beneficjentami tych decyzji zwrotowych były osoby, które nie miały nic wspólnego z właścicielami przedwojennych nieruchomości warszawskich. Ale stosując kruczki prawne, znajdując jednego z kilkudziesięciu spadkobierców, udawało się takiej osobie wnioskować do sądu o ustanowienie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że osoba zmarła w 40 którymś roku w czasie wojny, miała wtedy 60 czy 70 lat i po 70 latach sąd szuka tej osoby do postępowania, która miałaby 140 lat. Totalny absurd, wydaje się, ale nie absurd w postępowaniach sądowych. Takie postanowienia były wydawane, widziałem kopię takich postanowień i dopóki tego nie zobaczyłem,